tu jeszcze dodatkowy taki trójnik do spryskiwacza, do Night Vision i kruciec. Co mamy dalej? Mamy ramiona wycieraczek. Moje są trochę przyblakłe, dlatego poprosiłem sprzedawcę o ramiona. Możliwe, że po prostu od menu automatycznych się zmatowiły. Te wyglądają dość dobrze, wszystko jest ok. Tu mamy taką skrzyneczkę. Zaraz ją otworzymy. Zróbmy sobie tego koksamera. Chciałem zrobić live'a, ale niestety przez to, że robię to przez telefon, to YouTube stwierdził, że nie jestem w stanie tego zrobić, więc robię to w ten sposób, jak widzicie. Więc tak, tu mamy prawdopodobnie kamery Night Vision. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Wszystkie te części, które wam pokazuję teraz, pochodzą z 10-11 roku, tak jak moja, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów z założeniem tych komponentów, to powinno być kompatybilne. Kamera Night Vision z uchwytem, reszta uchwytu, tak jak wam pokazywałem, jest tutaj. Tak to wygląda w całości, całość dokręcamy do atrapy. Tu sprzedawca dodał mi wszystkie śrubki montażowe. Prosiłem go też o to, dość ważna rzecz, bo jednak są oryginalne śrubki, to oryginalne. Tu mnie sobie sprawdzę, gdzie która była i na pewno wszystkie trafią na miejsce. Tu mamy jeden z radarów. Z uchwytem, drugi radar niestety, uchwyt był zamknięty, więc mamy uchwyt osobno. I radar osobno. Wszystko jest na szczęście w całości, nic nie popękane, oprócz tego, że nie mamy uchwytów. Może sobie tutaj to jeszcze położę na podłogę. Robię sobie okolicznościowe fotki. Zestaw naprawczy do radaru już zamówiłem. To nie są jakieś duże pieniądze. Ogólnodostępne rzeczy na eBayu. Jeszcze jedno takie zwiniątko w tym pudełeczku, zobaczymy co to jest. Jest to kamera w przednią szybę. To nam zrobi lane assist. No i to jest do radarów. Bez tego radary nie działają. No i tak jak mówiłem, śrubki montażowe. Dość ważna sprawa. Nie będzie trzeba szukać niczego osobno. Dalej mamy moduł z uchwytem, jest to tak zwany image processor, to nam przetwarza cały obraz tej głównej kamery na siebie i czyta wszystkie informacje nam potrzebne do naszych podzespołów. Teraz otworzymy sobie to pudełeczko. Nie wiem, czy palcami dam radę, czy potrzeba będzie śrubokręt.